Drodzy panowie, kilka krótkich filmików dla was. Po co? Ponieważ jak ja byłem w wieku poborowym, czyli w wieku, kiedy te kobiety potrafiły zainteresować się facetem w celu nawiązania trwałej znajomości, potem związku, a potem założenia rodziny, posiadania dzieci i tak dalej. No i były zainteresowane po paru latach tym rozwodem. To wtedy, kiedy ja wchodziłem w to dorosłe życie, to nikt mi nie powiedział tego, co najważniejsze. A chciałbym was poinformować o tym, co najważniejsze w życiu. Dla mężczyzny, dla dorastającego mężczyzny, najważniejsze jest, żeby on wiedział podstawy związku z kobietą. Bo to, że on się w niej zakocha, że on się w niej zauroczy, że ona go zauroczy. On się w niej zakocha, ona go zauroczy, a on jej będzie tak romantycznie pragnął, będzie jej tak pragnął jej w całości, razem z duszą, z ciałem, z historią, z tym wszystkim, co ona przeszła, z tymi jej przeżyciami, które już miała do tej pory. I on będzie chciał zawładnąć wszystkim. Mówię o sobie, bo ja tak bardzo chciałem zawładnąć tym wszystkim. Przyznaję, że ciałem też. Może to ciało było w tym momencie najbardziej chętne do założenia związku. Przyznaję, kobiety w tamtych latach, mówię o tych pannach na wydaniu, są zainteresowane nawet, żeby oddać nawet całą siebie, tylko po to, żeby wejść w trwały związek. Zazwyczaj dla kobiety wejść w trwały związek, to znaczy wystąpić w białej sukni na ślubie, żeby koleżanki zazdrościły. Potem to znaczy również posiadać dzieci. A potem dalej to one nie wyobrażają sobie, co dalej. Wyobrażają sobie, że będą żyli długo i szczęśliwie. I tu się bajka kończy właśnie na tym zdaniu, bo potem żyją długo i rzadko kiedy szczęśliwi, albo nigdy nawet. I teraz, drodzy panowie, bardzo ważne, żebyście wiedzieli kilka podstawowych rzeczy. I ta pierwsza podstawowa rzecz to jest, kobieta zmienną jest. Jeżeli żenisz się, zakochałeś się i chcesz się ożenić, chcesz się oświadczyć kobiecie, to informuję cię, że ona taka piękna, taka mądra, taka dobra, taka serdeczna, taka uczuciowa, taka empatyczna, to ona jest, ona naprawdę jest, ale w tym momencie jej życia. To wcale nie znaczy, że ona taka sama będzie. A wprost przeciwnie mogę ci powiedzieć, że na pewno taka nie będzie. Ponieważ każda z kobiet, którą ja spotkałem w życiu, mówiła, no przecież wiadomo było, że ja się zmienię, jak się urodzą dzieci, to wszystko się zmieni. Ja się zmienię, rodzina się zmieni, on też się musi zmienić. I facetowi się wydaje, że jak on bierze ślub, chodzi w związek małżeński, łączy się w jedność ze swoją ukochaną, to jemu się wydaje, że tak już będzie od dziś aż do skończenia świata i dzień później. Kochany, tak, to może być najwyżej przez miesiąc miodowy i ani dzień dłużej.